Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Letnia serenada po rocznej przerwie znowu cieszyła Wałbrzyszan, a gościem wieczoru był znany muzyk Zbigniew Wodecki. Letnia serenada, która organizowana była cyklicznie przez kilka lat, powróciła na wałbrzyski rynek z wielką pompą po rocznej przerwie. Tym razem Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej wystąpiła pod batutą dyrygenta i dyrektora Filharmonii Jerzego Koska. Gościem wieczoru był znany muzyk Zbigniew Wodecki, który rozbawiał publiczność anegdotami i zabawnymi historiami ze swojego życia. Jak miałem 5 lat, tata odebrał mi piłkę i kupił mi skrzypce. I tu możemy wykonać, orkiestra, bardzo proszę. Myślę, że brawa dla symfonii. Muzykę, która jest integralnie związana z tym moim przyrodnictwem. Więc jesteśmy w latach 50. w Krakowie. Ja dostałem takie małe skrzypeczki, piłka, piłowałem. Ojciec mnie lał. Bogu dziękować. A w końcu udało mi się zagrać na dyplomie koncert Wyniarskiego w Morzu z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, której teraz Państwo słyszą wykonanie Sudeckiej Filharmonii. Dostałem 5 i 6 lat grałem w orkiestrze jako skrzypiec. 7 lat grałem w orkiestrze jako skrzypiec. Aż pewnego razu los chciał, że zaproponowano mi nagranie arii do jednego z filmów. Ja tę arię zupełnie przypadkiem nagrałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że ta aria sprawiła, że ze skromnego skrzypka stałem się, no co by nie powiedzieć, znanym piosenkarzem. Ale szczególnie zachwycał wtedy, kiedy śpiewał swoje największe przeboje. Artysta zaprezentował kilkanaście swoich utworów oraz interpretacji znanych piosenek. Państwo potrzebujecie czegoś, czego znacie, co znacie, przy którym się poznawali, wychowywali, pobierali, rozwodzili i tak dalej, prawda? To jest taki fenomen tak zwanych przebojów. I jeżeli ktoś próbował, to co na przykład w czasie na świętej pamięci próbował bardzo ambitnie śpiewać nowe rzeczy premierowe, ludzie chcieli to nie stodołać, dziwny jest ten świat, wszystko to, co znali. Tak samo ja muszę zaśpiewać te chałupy, muszę ciekawe przyczynki mojej, oszarowania muszę, lubię wracać, muszę zaśpiewać, bo czasem ludzie krzyczą i to jest mój sukces, że po 40 latach śpiewania w naszym kraju. Towarzyszył także orkiestrze swoją grą na trąbce i skrzypcach. Kolejna wspaniała impreza, myślę, że koncert inny niż poprzednie letnie serenady, no ale udany. I jak widać było po prostu bardzo się świetnie. Mamy nadzieję, że kolejne serenady będą równie udane jak tamte. Była to druga w ostatnim czasie wizyta Wodeckiego w Wałbrzychu, o czym wspomniał w zapowiedzi piosenki Lubię wracać tam, gdzie byłem. W tym roku jestem drugi raz pomuzykować. Mam nadzieję, że jeszcze mamy parę miesięcy. Mogę jeszcze być, dlatego że mam tu przyjeżdżać, ponieważ jestem tereny, w których mój
drogi szwagier, to opowiada mi zawsze o Wałbrzychu, bo tu się wychowywał, tu jeździł na rowerze. Ja wczoraj zwiedziłem parę miejsc pod Wałbrzychu, przepiękne, o których znałem tylko z opowiadania. A dzięki temu, że przejdźmy wcześniej próbę, mieli po południu trochę czasu, to właśnie pojeździłem po tych miejscach, zobaczymy, jak to jest rzeczywiście pięknie. Zebrani na rynku melomani byli zachwyceni występem Wodeckiego, o czym świadczy długa kolejka po jego autograf. Koncert bardzo mi się podobał, tylko szkoda, że pan Zbigniew Wodecki nie zaśpiewał Izoldy. A tak wszyscy czekali na tą Izoldę. Bardzo mi się koncert podobał, wiele wrażeń, bardzo dużo pięknej muzyki, no i sam pan Wodecki jako sława. Bardzo mi się podobał, dlatego że pana Wodeckiego bardzo uważam za bardzo mądrego człowieka. I z moich lat jest, po prostu z moich lat jest. Bardzo podobał mi się koncert, już pomimo, że jestem jeszcze młodym człowiekiem, bardzo cenię twórczość pana Wodeckiego i uważam, że koncert był na wysokim poziomie. A chciałem powiedzieć, że najbardziej utkwiło mi w pamięci to, w jaki sposób pan Wodecki porozumiewał się z publicznością. Miał świetny kontakt, naprawdę bardzo go za to podziwiam. Super. No, na pewno pszczółka. Być może za rok ponownie na Wałbrzyskim Rynku odbędzie się letnia serenada. Tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy. Tak, proszę, pozwolę, że ładnie wygląda, bo nie wygląda bardzo ładnie, że nie spieprzy. Za głosu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w powiecie Starostwo Powiatowe zorganizowało konkurs, który wyłoni najatrakcyjniejsze gospodarstwo w regionie. Rozpoczęło się głosowanie w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Konkurs dotyczy najlepszego zdaniem mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu gospodarstwa agroturystycznego. Do konkursu zakwalifikowało się 11 gospodarstw agroturystycznych. Ruszył plebiscyt. Do drugiego etapu, czyli właśnie do tego plebiscytu, zakwalifikowało się 11 gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu wałbrzyskiego. Możemy obejrzeć te gospodarstwa, zobaczyć co oferują i oddać swój głos za pośrednictwem Facebooka. Tam Ziemia Wałbrzyska ma swoje konto i jeżeli wejdziemy na konto Ziemi Wałbrzyskiej, to w zakładce konkursy pojawi nam się właśnie konkurs agroturystyczny. Powody, dla których powstał pomysł na konkurs, to pokazanie, jakie atrakcje są w regionie, a które są mało znane. Jak wiadomo, Ziemia Wałbrzyska to nie tylko zagłębie atrakcji, ale także zagłębie operatywnych kwaterodawców, którzy oferują zarówno mieszkańcom naszej ziemi, jak i turystom nie tylko noclegi, bo to byłoby zbyt mało, ale oferują również świetną, bogatą i smaczną kuchnię, a także wszelkie inne atrakcje. To są na przykład zwierzęta, jakie można oglądać w gospodarstwach, czy też sporty, jakie można uprawiać w obrębie danego gospodarstwa agroturystycznego. Na gospodarstwa agroturystyczne, które zostały zakwalifikowane do konkursu, można głosować do 20 sierpnia bieżącego roku. Zachęcamy do oddawania swoich głosów, do promowania tym samym naszych gospodarstw agroturystycznych i co więcej, do polecania ich właśnie poprzez portal społecznościowy swoim znajomym. To od tych właśnie głosów zależeć będzie, które gospodarstwo otrzyma nagrodę ufundowaną przez Starostwo oraz PWSZ w Wałbrzychu. Jest pula nagród i będziemy zadecydujemy, jak będą dzielone, natomiast w tej chwili najważniejsze jest, aby zagłosować i oddać swój głos po to, aby te gospodarstwa agroturystyczne widziały również wsparcie mieszkańców w tym konkursie. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.